Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic, budowanie na pół i ze mną jest Paweł. W ogóle to jest nienormalne, bo ja ci walę w twarz i w szczękę, a ci zęby nie wypadają, o co chodzi? Albo ja mam z stali wszystko, czaisz? Ale nie ma dzing-dzong jak ci walę. O nie. Dzing-dzong? Jakie dzing-dzong? No w sensie jak walisz metal, to jest dzing-dzong. Nie wiem, Paweł, o co ci chodzi. W każdym razie dzisiaj budujemy trochę inaczej. Zupełnie Paweł, inaczej. Wytłumacz, jak budujemy. No więc tak, oczywiście budujemy pół na pół, czyli Plaga jedną połowę, drugą połowę ja buduję. Ale tym razem budujemy to w drugą stronę. Czyli jakby to ująć, ja na przykład buduję stronę kierowcy, a Plaga stronę pasażera. Tak. Wcześniej budowaliśmy przód i tył, a teraz będziemy budowali przód i tył. No. Rozumiecie? Bardzo proste. Więc tak. Ja prawą stronę, Paweł lewą stronę. I nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Tak. I tylko mamy uzgodnione, że budujemy auto osobowe. Tak, auto osobowe tak. Dzisiaj. Zobaczmy, to co, tyle? Chyba tyle, dobra, zaczynamy. Jej, mamy wszystko. Czekaj. Zepsuło się, patrz. Dobra. Go. Już idę. Patrzę, czy dobrze sobie kamerę wykadrowałem. Dobrze, patrz. Dobra. Strona kierowcy. Dobrze, tutaj. Cyplik. Albo nie. Tak. Coś tak. Stało. O, dobra. Strona kierowcy. Cyplik. No człowieku, weź zbuduj auto teraz na ciemno. No, będzie ciekawy projekt bardzo. Bardzo ciekawy projekt będzie. Pamiętaj o układzie sterowania, Paweł. Żeby to skręcało. Przepraszam, ja mam tylko jedno koło do skręcania. Przyda się taka opcja. Znaczy w sumie, skoro budujemy po pół, to wystarczy, żeby u ciebie jedno kółko skręcało, już będziemy skręcać. Nie, Paweł. Delikatnie, bo delikatnie, ale będziemy. Już się. Nie ma takich półśrodków. To musi być super auto osobowe 2013 i 8. Czaisz? Tak się musi nazywać. Dobrze. Ożywiście. No. Ożywi się. Dobra. Nie, no fajne będzie. Mówię ci, będzie spoko. Tak. No, tak właśnie będzie. Trochę za małe to chyba zrobiłem. Dam tu jeszcze jedno. Czekaj, ja muszę sobie tu wyznaczyć w ogóle jakieś miejsce. Co tu się odprawia, się pytam się. O. Shaker, uliczny dancer. Czy tutaj mogą wsiąść? Mogą. Wsiąść. Mogą wsiąść. Dobrze. Mogą wsiąść ludzie do środka. Ci ludzie mogą wsiąść do środka. Tak jest. Wsiąść. To będzie działać, chyba. Chyba? Pawe. Ma chyba. Dziwnie się buduje. Działać. No? Kiedy nie wiesz, co ty zbudujesz. No, trochę to jest drobne utrudnienie. Drobne utrudnienie. Drobne utrudnienie to jest rzeczywiście Paweł. Prawda? Owszem. Ależ masz rację. No. Dobra. To będzie coś takiego. Ja tu próbuję zrobić taki fikuśny ten samochodzik, no nie? Wiesz, Paweł. Jak fikuśny? By to nie było takie proste, nie? Bo wiesz co, jak połączymy dwie proste rzeczy, to będzie i tak fikuśne. Tyle ci powiem. Nie, ja zrobię jeszcze bardziej fikuśny. Wiesz, Paweł. To fajnie. By to było jeszcze bardziej ciężkie do zrealizowania. Do zrozumienia. Zrealizowania. W sumie pamiętaj, żeby silnik zbudować. Spoko, ty zrobisz silnik. No jak ja zrobię silnik? Co ja po lewej stronie? Ja zrobię pół silnika tylko, no. Ja też pół silnika robię przecież tylko. No to ten. To musisz się postarać. Pół silnika musi uciągnąć całe auto, Paweł, teraz. A co jeszcze, co powiedziałeś? Jakie słowo? Co musi zrobić? Ciągnąć całe auto. Ciągnąć, powiedziałeś teraz? Uciągnąć całe auto. Uciągnąć. O rano, ja słyszałem coś innego w ogóle. Nie wiem, co mogłeś usłyszeć, ale nie chcesz wiedzieć. Martwią mnie, Paweł, twoje zasłyszenia już. No bo tak się wyrażasz. Wiem, że wcześniej rano, ale no proszę cię. Dobrze. O, jaka ładna fura. Ojej, o tak. Duby.
Shubidubi Can Dance, tak, czy coś tam jest. O, tak było, no. Tam Shubidubi Can Dance, yeah. I tam wszyscy robili, umiem tańczyć, kurna, patrz na mnie, patrz na mnie. Tak mniej więcej ten program wyglądał, nie? Yes, my friend, of course. No, tak myślałem, że się nie mylę. Nie, ja to muszę upierdzielić. Hops. A, upierdzielaj, co się będziesz, Paweł, ja ci... Czekaj, ja tu muszę podbić trochę mocy, tu musi mieć power. Power of Gondor, kurna. Co? Ja jedzie Gandalf na białym koniu, w ręce ma różdżkę i krzyczy. Uciekajcie, uciekajcie, bo was pozabijam. Gandalf to siła. Co? Nie słyszałem takiej wersji jeszcze. Ale to już zasłyszałeś. Dumnie możesz reprezentować ludzi, którzy znają tę piosenkę. Aha, dobrze, dziękuję. Teraz, Paweł. Jestem naprawdę w szoku. Dumny jesteś? Tak, jestem dumny, tak. No. Dumny! A, dumny! Dumny! Pomyliły ci się znowu słówka w głowie. Czekaj, ja tu szukam w ogóle pewnych części jeszcze. Szukasz piątej klepki chyba, Paweł. Cicho! Ja tutaj pracuję teraz, ja tu pracuję teraz, to cicho teraz, o. Cicho. Jak ty pracujesz, to hopie. A nie będę rozwijał myśli, bo... To ludy klękają. Narody. Tak. Czekaj, bo nie wiem... Znowu nie rozwinę myśli. Jezus Maria, nie chcę wiedzieć, co chciałeś powiedzieć. Dobrze, ja właśnie tego nie chcę mówić. Dziwnie tak ci się kojarzą rzeczy, wiesz, naprawdę. Nic mi się nie kojarzy. Nic mi się nie kojarzy. Nie. Ja buduję samochód, a ty gadasz o jakimś klękaniu. Proszę się uspokoić. No. Dokładnie. No, dobrze. Ale będzie super fura, ja pierdolę, hopie. Ale to będzie śmigać, ci mówię. Mówię ci. Z tego finalnie wyjdzie w sumie, ale no, nie wiem. Ale nie mogą wyjść z tego frytki na przykład, czy nie da rady? Wiesz co, jest bardzo duża możliwość, jeżeli tutaj pospawamy tutaj odpowiedni sposób tutaj lewe do prawego, no. Prawe do prawego, to myślę, że może wyjść frytkownica. O, no to ja jestem za. No, dokładnie tak. Moim zdaniem jest spoko wtedy. A maska się będzie u ciebie otwierać, Paweł? Oczywiście, że tak, no jak w normalnym aucie. A co ty myślisz, że coś się nie będzie otwierało? Coś? Proszę cię. Tak, tylko pytam, bo mówię. Szanujmy się. W końcu z Pawłem buduję to ten. Różnie to może być, nie? No ale to co, no to jak twoja połówka się będzie otwierała, to już wystarczy, nie? Chyba. Nie. Nie? Kurde. Musimy to, Paweł, zsynchronizować te otwieranie. Frytkownice, dobrze. Ile? Jak mogłoby być, żeby się frytkownica otwierała tylko do połowy na przykład, nie? Bez sensu. Właśnie, to by było bez sensu. Bez sensu. Wszystko bez sensu. Aha. O. Tak, style. No bo czekaj, bo ta maska tu się nie można tu otwierać, przecież to trzeba otworzyć maskę. Proszę to. Hops. Cyk. I teraz tak. Nie, no ładnie się otwiera, nie? Nie maska. To ci się otwiera? Też trzeba silnik zrobić. Ładniutko się otwiera, wiesz? To dobrze. Cieszy mnie to. Guziory zapomniałem. Dobra. Dobra. Klamka. O. Dobra. Elegancjo. Mówisz? Owszem. Git. Git to tylko się cieszyć. No, dobra, podłączane mniej więcej. To git, musimy... git. No, tak zrobimy. A nie, w sumie to za dużo, damy tak. Nigdy drzwi się nie otwierają tak na 360 przecież. Nigdy. Znaczy wiesz, w sumie w GTA jak jadę, no. Ty wsiadasz i ja cofam, no to zwykle te drzwi się otwierają 360 stopni, nie? Tak, po prostu zdarza pod wpływem tego wypadku niefajnego. Tak się robi, rzeczywiście. Life is brutal. Dobra. Jezus Maria. To. Pomyślałem sobie, co zrobić, ale nie wiem. Muszę to przemyśleć, czy to jest dobry pomysł. Okay. Juhuhu. No. Owszem. No, u mnie wszystko działa, hula śmiga, czy nie? Drzwi się otwierają teraz. Tak. Może te drzwi najpierw sprawdzę.
teraz kółeczko. O, idealnie. Pan samochodzi. Pan samochodzi. Tak, bo wiem. Elegancio. Tutaj jeden kółeczko, tutaj drugie kółeczko i będzie. Jeden kółeczko. Drugie kółeczko, tak, będzie. Drugie. Oczywiście, mówię ci, to będzie super. O. Oczywiście. Dobra. Będzie śmieszne auto takie. U mnie to tylko pasażer będzie siedział w sumie, więc. Wow, Paweł, co się stało? Nie, nic się nie stało. Coś ci spadło na głowę? Nie, nie. Aha. Tak, właściwie informacja mi spadła. Przypomniałeś mi. Przypomniałem mi się to, co powiedziałeś. A, że potrzebujesz krzesła. Nie, no, pamiętaj o skręcaniu. A, to ci się przypomniało nagle. No. Mówię, o kurde. Ale się porobiło, nie? Się porobiło, a się narobiło. Chwila, pomyślmy. To jest myślenie w twoim świecie. Dobra. Dobra, jest git. Dobra. Mniej więcej. Proto git, Paweł. Tutaj muszę cyk zrobić i cyk muszę zrobić. To git, to spoko. Fajnie, nie? No, bardzo, bardzo fajnie, naprawdę. Bardzo, bardzo spoko. Widzisz? 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 Adin. Widzi bardzo dobrze. Adin. Złoty internet. Dwa. Z telefonem. Trzy. Co tam było dalej? Miej ci oczki na te telebimkach. Tak było mi. Jakoś tak, no. To było dobre. Ludzie pomyślą sobie, co oni biorą przed tym odcinkiem w ogóle. To oni biorą, kurna, znowu się ućpali przednagrany. Nie chcę oglądać takie patologii. Proszę, proszę nie śpiej ta. Tak, zmień ta dealera. Mama powiedziała, że nie mogę już was oglądać. Zobaczyła jeden odcinek. Powiedziała, koniec. Nie wątpiłem. A koniec tego. Wyłącz to albo po internecie, wybieraj. Wyłącz te patologie. No. Garnij te. Dobra, bardzo ładny auto na razie jest, wiesz? Przyznam, o, czekaj, muszę móc jeszcze kliknąć. Nieskromnie przyznam, że świetnie mi to wyszło. Wszystko jest zgodnie z planem. Dobra. Co się stało, Paweł? Czy ty wpadłeś w jakiś ten? Jakiś wir powietrzny? Nie, no, fajnie zrobił bagażnik. Aha. Jak się otwiera, to i tak jest tak, że tam ręki nie wciśniesz nawet, ale... Aha. Nie, ale zabawnie to wygląda, podoba mi się. No, nie, to fajnie. Tak powinno być. Tak powinno być, chodzi, to jest cel zamierzony właśnie, to był taki. Chodzi o to, że zabawa była, nie? Mierzyłem i zamierzyłem. No. Zamierzył, przemierzył. Czekaj, chwilę. Paweł przemierza świat. Dobra. Zrobimy tak. Aha. Zrobimy tak. Nie wiem, gdzie się będzie wsiadać do tego Batmobilu, Paweł, ale... Jakiego Batmobilu? Znaczy do auta, nie? Osobowego. Aha. Oczywiście, to miałem na myśli. A, to dobrze. Bo ja się już bałem. Czekaj, to muszę sobie zrzucić. Się już bać. Nie ma się czego bać, Paweł. Dobrze, się otwiera. Nie ma nic do bania się tutaj. Jaka bania? Co ty mówisz? O co ci chodzi? Nie ma nic do bania. Nie masz nic do bani? Dobrze. Nie ma nic do bania się. Chwilkę, muszę tutaj zrobić. Ja to muszę przeklikać tutaj jeszcze jedną rzecz. A. Przeklikuj, Paweł, przeklikuj. Różnie to może być, kto wie. O, ale to będzie... Aha. Koksik. Koksik. Samochoksik. Koksik. O, bardzo ładne auto. Ale to nie skręci wtedy chyba. A to miał skręcać? Paweł! Dobra, dobra. Nie drażni ludzi nawet. To musi skręcać. Bo ktoś ci napisze, jak to, nie skręca, Paweł. Auta skręcają. Tak ci mogą napisać. Kurde, czekaj. Chwilę, to jest teraz trudne. To nie dalej nie skręci. Urwi! To urwi tam coś, Paweł. Muszę to urwać. Co ty już tam śmigasz sobie malujesz? No, coś tam sobie maluję. A co? No tak się pytam. Przeraża cię to? Owszem. To niedobrze, Paweł.
Buduj spokojnie. Ja dopiero karoserię zrobiłem, także ja mi troszkę zajdzie. Mamy luz. O, dobra. To będzie dobre rozwiązanie. Czegoś takiego jeszcze nie widział. Z głowy. Tak? Tak. To git. Jak nikt tego nie widział, to dobrze. Dobrze się składa, znaczy, bo nie chodzi o to, że ściana. Znaczy chodzi o to, że będzie coś super ekstra nowego. No. A nie, że ściana stoi i nie widzisz. Nie o to chodzi. To dobrze. No, to powinno teoretycznie skręcać. Powinno działać, moi drodzy, naprawdę. Nowy system powinien działać. Innowacyjny system skręcania. To wiesz, to jest tak z tymi samochodami, które zatrzymują się jak mamy czujniki. Na przykład wyczuwają, że tam ktoś stoi i one, znaczy, że jakaś przeszkoda jest i one potrafią się zatrzymać w miejscu, nie? Wyczuwają stres tam. Czują stres. I później wiesz, sytuacja wygląda w ten sposób, że jest test, gościu stanie i go potrąca. No, powinno działać. Powinno działać, nie? Panie Zbigniewie, proszę tam stanąć, nie? Tak jest. Nie. Powinno działać. Powinno działać, tak jest. I on staje tam i tak rozjeżdża i wszyscy mówią, byłeś ubezpieczony, luzik, panie Zbigniewie. Proszę się nie martwić. Tak jest, proszę się nie martwić. Było dobrze, to nie pana wina. Było nieźle, dziękujemy za test. No to tak. Test. Dobrze. To sobie pójdzie do Funny Moments, no nie? Wiadomo, a ja buduję dalej. No, masz wątpliwości? Co, że nie działa, Paweł, coś znowu? Otwiera się. Tym razem? Czekaj, Tak trochę... To jest. Nie przejmuj się, wszystko będzie pod kontrolą. Pochwal się, są jakieś problemy? Pochwal się. Nie, nic nie ma. Wszystko jest. Znaczy, jest wszystko. Wszystko jest. Wszystko jest. Dobrze. Jak trzeba. Nie, czekaj, bo to chyba nie będzie jeździć w tym momencie. No to nie jest. Ten kolor mi się średnio podoba. On był chyba lepszy. No, zdecydowanie. Pięknie. Paweł, muszę przemalować. Przemalować to ty musisz, ale w domu. Tak. No w sumie to muszę, bo farbę kupiłem, stoi. Widzisz? Mówiłem? No. No. Trzeba było ten od razu posłuchać i przemalować. Długo tak byś tam sprayował? No, jeszcze trochę, bo muszę drugi raz pomalować, to wiesz. O kurde, a teraz mi się to urwie. No dobra, trudno. Trudno się mówi. Chociaż nie, no nie będę tego spawał, bez sensu, taki mały element. Niech zostanie niedospawany. Kupię nowy. A, kupisz nowy, no. Nie ma się co ten rozdrabniać na takie małe ale rzeczy. Będzie odpimpowane auto. Pewno. Można to jakoś neony zrobić, się pytam? Tak. O tak. This is it, baby. Aha. Co? Nic. O kurde. O! Urwałem! Akurat o nie, moja postać sobie stanęła i... To już jest pomalowane. Dobrze. Bardzo fajnie tutaj się maluje, wiesz? To dobrze. Cieszy bardzo mnie to. Bardzo spoko malowanie. Daj to wyżej, nie będę klękał. Aha. Jezus Maria. Dobra, pyk. O, ale będzie. Super. Szkoda, że ja buduję tylko połówkę. No nie, też szkoda. Ja też szkoda, tak? No, też tak myślę. Plaga właśnie podpowiada, że buduje szkodę. That's right. Czekaj, czemu mi wyrwałeś? Dawaj mi to. No. Dobrze. Dobra, chyba mam zrobione, wiesz? Co, masz gotowe auto już? Nie, malowanie. Malowanie. W sumie, o kurde, już tak mało czasu zostało. Ja tutaj się bawię. Ile czasu? No 10 minut mniej więcej. O nie, 10 minut. Nie, no nie jest źle, Paweł. Bez jak pani. Nie jest źle? Na luziku. Co na ty do mnie mówisz? Robimy. Kurde, grubasie. Wskocz. O, akurat się krzesło zmieściło idealnie.
Dobra, to zbuduję w ten sposób. Dobra. Co by tu zrobić w środku? W ogóle to do mojego auta nie będzie drzwi, tak? Tylko mówię sobie. A zresztą po co jak ja to nie będzie? Co? Po co ja ci to powiedział? Jo. Ale ty normalnie że... nie będzie drzwi. Normalnie ty, że... Nie goduj tak nawet. Dobra, weź tu człowieku skocz. Jesteś takim grubym krasnalem. No przecież się nie da. Tutaj tą skórą się wyłoży wszystko, będzie dobrze. Halo, czym? To, takie wielkie to jest? O nie. Dobra, co, nie wyłoży się. To poduszki powietrzne. Dobra. Tak głupio. Tutaj dorobimy tak. Jak siedzisz? O, siedzisz tak. Ping! I... Bang, bang. I wbija cię w sufit. To dobrze. Chyba. Tak? No nie wiem. Niedobrze? Zależy. Aha. Dajmy sobie trochę wyżej. Będzie taka jeżdżąca trumna chyba. Coś ty, Paweł. Nie buduj takich rzeczy, no. Nie no, żartuję. Kało? Nie, żartuję w żadnym wypadku, ale... O nie! Jestem gruby. Muszę sobie dać podnośnik. Dobra. Ta postać jest strasznie gruba i ciężko się nią poruszać. Aha. Auto jest sprawne już. Niepełnosprawne? Kurde. Sprawne auto, Paweł. Dobrze. Już powoli kończę tu auto robić, wiesz? Powoli? No, niewiele zostało do zrobienia. Aha. Wszystko już leży. Wszystko jest under control. A to dobrze. Też z tego jakby drzwi takie zrobić duże. Mogłoby być całkiem spoko. Dobra, tutaj tak zrobię, tutaj tak zrobię, okej. Okay. Zamknij to. Dobra. Ale śmieszne autko. Ale zabawnie to będzie wyglądało. Mówię ci, to będzie takie dziwne. No. Pewnie tak będzie właśnie. Dobra. To zrobimy w ten sposób, to zrobimy w ten sposób. O. Tak. To będzie szparka. Co to się otwiera? A, czekaj, w sumie była tutaj kont... O Jezus Maria. Co się stało, Paweł? Jeszcze tutaj nie podłączył. Aha. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Jeszcze kontroler muszę dorzucić. Jeszcze jeden kontroler potrzebuję. To mamy... Nie mamy tu miejsca? Mamy? Mamy? Nie mamy? Na pewno macie. Jest. Znalazło się miejsce nawet na kontroler. Kontroler. Gdzie to jest? Tutaj? Dobrze. No, prawo się dajmy otworzyć tutaj na przykład... O. To już chrzaniłe. Co się stało? Chrzaniłe strasznie. Co się zrobiło? O kurde. W drugą stronę, panie. O, wyciągnąć jednak. Dobra. Jest, śmiga. Szybko kolorowanką muszę zrobić jeszcze. Koło, Paweł. Kolorujemy. Czas. Dawaj to na podnoś... O nie. Jeszcze tutaj. Młoteczek się przyda. Chwilunia. Tutaj muszę dać to. O, ładnie upadło. Tu muszę dać to i o. Tego się nikt nie spodziewał. Pyk. Pięknie. Dobra. To teraz kolor jakiś. Pyk. Dobra. I teraz kolor. Kolor. Jezus Maria. Na jaki kolor to zrobić? Tak. O, ładne drzwi. Podobają mi się. Co się stało, Paweł? Niech będzie taki kolor. W sumie poczekaj. O kurde, ale że zajechał. Hmm.
Nie. Dobra, to zostaw. Dobra, coś takiego. Tyk. Malowanko. Ostatnie. No, szybkie malowanko właśnie jeszcze robię. Pik. Na szczęście to nie będzie aż tyle malowania na razie. Dobra wersja. No, czacy. Super. Tak? Dobrze. Puk, puk, puk. Ja tu jeszcze świruję, maluję. Jeszcze? Jeżdżę. Długo ci tam zajdzie, Paweł? Nie, spokojnie, już powoli kończę. Dobrze. Już coraz bliżej końca. Tutaj tak, właśnie tutaj, cyk, cyk, cyk. O. Dobra, to jest to. Tutaj cyplik. W dół, proszę, w dół. Czerwony, tutaj, o, światełka. No. Co, już skończyłeś? No tak, oczywiście. A ty nie? Co za koleś. U mnie to już jest wszystko opędzowane. Ogarnięte. Pik. Sekunda, to jeszcze nie jest. Jeszcze chwila. I teraz tak. Migu. I do świecenia. I tutaj jeszcze tak. I tu jeszcze. Muszę zrobić jedną rzecz. Czyli. No. Tak. I zaraz zobaczmy chwilę. Czekaj, szybka weryfikacja. O kurde, jeszcze no. Tutaj. Jeszcze jeden. Pyk. Jedna mała pierdoła, mówisz. Taka mała pierdoła właściwie została tylko. Tak jest. Na pewności. Git. Dobra. Biorę auto i idę do ciebie. Idź. Nie, czekaj! No. O, skręcanie jeszcze. Już. Jest w pożądalu. Dobra, biegnę. Biegnę już. Już idę. Co to jest? Weź idzie, Paweł. To sportowe auto, czy mi się wydaje? Pół auta. No, takie jakby. Okej. A zobacz sobie po boku tutaj, od mojej strony. No, czekaj, bo ja tutaj zaznaczę sobie środek tylko. O. A u mnie środek jest gdzieś tu. No, co zobacz, tam po boku? Zobacz, jaki wydech tutaj podwójny. Twin. I tutaj jaki chrom, wow. Widzisz? Wow, takie zderzaki. No to jest taka jakby terenóweczka, taki SUV jakby. Dobra. Widzisz? Dobra, zdejmij z podnośnika, spróbuję to zespawać. Poczekaj, to zrobię to może w ten sposób, że... No, coś chcesz jeszcze kombinować? No, tak ci jakoś zrobię, nie tak. No nie, ja do swojego przyspawam, także spoko. To moje tam wyżej, a twoje gdzieś tam i będzie git. Patrz, ci nie wisi. No. Dobra. Ty, kołami to się... Kołami się prawie zjechało. No, tu jest dobrze, przód jest równo, a tył jest trochę rozjechany, nie? Ty, faktycznie. Ale jazda. A kto się trzyma? Czekaj, dobra, to ja podłączę skręcanie i takie tam. To ja podłączę silniki i takie tam. Dobra. Na przykład. Tyk. Bo ty nie masz swoich podłączonych. No. Nie, to zdarza się. Rozumiem. Dobra. A ty masz swój silnik podłączony? No, tak, do kół jest, teraz podłączyłem do ciebie. No, można wsiąść, jakie ładne drzwi. Chciałaś też. Maska się otwiera, silnik mamy. Trochę na wierzchu takie chłodzenie. Czekaj, tu zobacz sobie z tyłu, o. Bagażnik. O, bagażniczek jest. Tylko tu nic nie wsadzisz, bo wiesz, taki ten. Nie za bagażnik. Bardzo. To jest klapa człowieku do niczego. Dobrze, możemy jechać? Już prawie. Zobacz, jak jedzie. A podkręcone są silniki w ogóle? Ja moje swoje podkręciłem. Bardzo? Najmocniej. Wiesz, twoje jeszcze sprawdzę. Najmocniej to nie, to nie chodzi o to, żeśmy wystrzelili w kosmos. Bez sensu, tylko połowy, co tak mało? Nie. Daję na maksa, proszę cię, ja to będę ten pulsował. Będą się ściskać. Dawaj. Sprawdźmy to. A, bo ty masz małe kółka, ja mam duże kółka. No, ale nie szkodzi.
No, ale patrz, z przodu fajnie to skręca, widziałeś? O. Cała rura skręca. Aha. No. Tego producent nie przewidział. To taki dodatkowy... Wiesz, a to jest fajne, nie? Patrz, tak, ktoś na przykład stoi teraz tutaj w tym miejscu, nie? No. Łup go! Łup go tym. Nie, no jest dobrze, patrz, jeździ bez problemu, nie? Wiesz, co mi przypomina ten samochód? No. Auto z kopalni. Auto z kopalni. No. Aha. Że tak delikatnie no. Zadaszone, żeby coś nie sypało się na głowę, ale że może szybko wyjść, nie? No. Moje mają takie dziwne pojazdy. Aha. Nie, no fajne. Takie... dziwne. Nie, no super fura wyszła moim zdaniem. No. Mega dobra. Okej, okay, i to będzie tyle w tym tak. materiale, tam na, dole w komentarzach możecie napisać, czy wam się podobało i co powinniśmy zbudować jeszcze. Dokładnie. Jakieś pomysły możecie dawać. Dawajcie pomysły. Budować. O. Dokładnie. No. Dobra, to co, to tyle. Dzięki, cześć, trzymajcie się, hejos. Jo.